Cześć, nazywam się Marta Wrzosek i w imieniu Mapy Karier witam Was na kolejnym spotkaniu z cyklu Zawodowy Stream. W zawodowych streamach prowadzimy wywiady z przedstawicielami ciekawych zawodów. Dziś porozmawiamy o branży nieruchomości i o tym, jak z sukcesem zapełniać biurowce klientami. Partnerem tego odcinka jest CPI Property Group, a moim gościem jest pan Jacek Malicki, który jest Senior Leasing Managerem w CPI. Ma bardzo szerokie i długie ponad 20-letnie doświadczenie na rynku powierzchni handlowych w Polsce i za granicą. Bardzo dziękujemy panu Jackowi za obecność i chęć podzielenia się z nami tym, czym się zajmuje specjalista, o tym pana niezwykłym tytule, który jeszcze wyjaśnimy. Panie Jacku, parę słów, może parę zdań o panu, o pana doświadczeniu zawodowym. Dzień dobry Państwu. Tak jak Pani Marta powiedziała, nazywam się Jacek Malicki i piastuję to stanowisko, może przetłumaczmy, starszego specjalisty spraw powierzchni handlowych. Ogólnie mówiąc, zajmuję się komercjalizacją, czyli wynajmem powierzchni handlowych, które możemy spotkać w centrach handlowych, w retail parkach, w outletach, czy też w parkach handlowych, które są umiejscowione w budynkach biurowych. Mam 27 lat doświadczenia, pracowałem już dla największych firm zajmujących się tą specyfiką w Polsce. Obecnie moją karierę kontynuuję w grupie CPI, czyli tak naprawdę największym na dzień dzisiejszy zarządcy biurowców w Warszawie. 24 obiekty plus 23 obiekty handlowe. To tak pokrótce o mnie. Panie Jacku, powiedział Pan już o tym, co się kryje pod nazwą Pana stanowiska, a gdyby zechciał Pan opowiedzieć trochę więcej o Pana pracy, ale próbując tak przybliżyć typowy dzień pracy, czyli jak Pan rano przychodzi, przyjeżdża do biura, wstawia Pan ekspres do kawy, siada przed komputerem i co? Na szczęście jestem wolny od picia kawy, więc tak naprawdę dzień zaczynam tak naprawdę od zrobienia sobie super herbatki. Natomiast dzień rozpoczynam tak jak każdy pracownik biurowy. Włączam komputer, patrzę na swój kalendarz, na ilość spotkań czy też zadań, które są wyznaczone przez mojego pracodawcę czy też mojego przełożonego. Ogólnie moja praca polega na kontaktach z najemcami, pozyskiwanie najemców do wszystkich naszych obiektów handlowych. Więc na co dzień tak naprawdę negocjuję warunki finansowe umów najmu, negocjujemy razem z działem prawnym czy technicznym umowy i same zapisy umów najmu i to jest głównie nasz obowiązek, tak naprawdę nasza odpowiedzialność, czyli pozyskanie fajnego, mocnego najemcy do naszych wszystkich asetów handlowych czy też biurowych. No praca biurowa jakby z takiego stanu z menedżera nie różni się niczym innym od takiego zwykłego, no jesteśmy handlowcami tak naprawdę, tylko jakby w branży handlowej mamy troszkę inne tytuły. Pozyskujemy najemców, próbujemy im pomóc w działalności w centrach handlowych, żeby robili jak najlepsze wyniki, a tym samym jakby zwiększamy portfolio i wartość naszych asetów, czyli centrów handlowych i biurowców dla naszego właściciela. Czyli inaczej mówiąc, jakby jak CPI wybuduje jakiś biurowiec, jakiś budynek, którym później zarządza, to pan jest odpowiedzialny za to, żeby ten budynek zapełnić klientami, którzy wynajmują przestrzeń. Ja akurat tutaj jestem w takim dziale, który zajmuje się głównie centrami handlowymi, retail parkami, więc tak naprawdę my jako dzisiaj, jako grupa CPI nie budujemy, bardziej kupujemy obiekty, które są zbudowane, posiadamy ich dzisiaj 23 na rynku polskim. No i moim zadaniem jest przede wszystkim pozyskanie takiego najemcy na daną powierzchnię handlową, którą w danym momencie mamy wolną, czyli to jest tak naprawdę praca głównie ze wszystkimi najemcami, których możemy spotkać na rynku polskim czy też międzynarodowym. Więc praca głównie z ludźmi tak naprawdę i praca dedykowana dla osób, które potrafią i lubią pracować z ludźmi, bo na co dzień dużo mówimy. Czyli to takie główne zadania dnia codziennego to jest przede wszystkim kontakt z potencjalnymi klientami, jak negocjacje, najbardziej. Rozmowy. Jak najbardziej. Pozyskujemy najemców. Można to powiedzieć tak naprawdę, że z jednej strony musimy pozyskać, więc te nasze relacje długoletnie pozwalają nam tak naprawdę na bardzo szybkiej weryfikacji tego, czy ktoś jest zainteresowany daną powierzchnią, czy też nie. Natomiast druga część dnia to jest jakby już typowe negocjacje zarówno warunków finansowych danej umowy, jak również zapisów prawnych z pomocą właśnie całego działu prawnego. Więc jakby nasza praca polega też na współpracy bardzo szerokiej też z innymi działami grupy CPI. Sami jakby nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. My możemy jako specjaliści od najmu pozyskać najemcę, wynegocjować bardzo fajne warunki finansowe, natomiast
natomiast już potrzebujemy wtedy też supportu działu technicznego, działu developmentu i działu prawnego, aby tą umowę podpisać i szczęśliwie takiego najemcę otworzyć. Tak jak słucham o Pana codziennych zadaniach, to myślę sobie, że w Pana pracy muszą być bardzo ważne takie kompetencje właśnie komunikacyjne czy umiejętność negocjacji. Jakby Pan miał powiedzieć, co jeszcze? Jakie jeszcze umiejętności, kompetencje są istotne na Pana stanowisku? Znaczy, ponieważ tak naprawdę tutaj pracujemy dla właściciela, który jest dużym jakby tutaj też przedstawicielem branży nieruchomościowej, no to musimy też podnosić jakby wartość tych wszystkich naszych asetów, czyli no, kompetencja taka dosyć twarda, to musimy potrafić liczyć, tak naprawdę liczyć stawki czynszu, analizować tak naprawdę wszystkie potencjalne możliwości i rozwiązania dotyczące dawania obniżek, wakacji czynszowych, ale na końcu ta cyfra musi być zawsze dla właściciela najbardziej korzystna, więc taką twardą umiejętnością jest na pewno liczenie. No nie musi to być matematyk, bo to jakby tu nie jesteśmy matematykami, ale musimy potrafić liczyć w Excelu, bo to jest główne narzędzie, w którym się poruszamy, więc to nie jest też jakiś tam sens bardzo, bardzo, bardzo trudne dla osób młodych, które by wchodziły do tego. Natomiast trzeba tak naprawdę znać to narzędzie Excelowe, które pozwala nam na szybkie i skuteczne policzenie danej transakcji i opłacalności danej transakcji, którą chcemy przeprowadzić. Natomiast niewątpliwie najważniejszą rzeczą, którą trzeba umieć, to tak naprawdę trzeba kochać pracę z ludźmi, bo taka osoba jak ja pracuje z ludźmi. CPIO dzisiaj zatrudnia prawie 250 osób w samym biurze w Warszawie, więc nawet ilość tych osób, różne charaktery, no to musimy tak naprawdę ze sobą współpracować, a do tego dochodzi jeszcze cała masa kontaktów właśnie z najemcami, z podwykonawcami, z ich prawnikami, z ich prezesami, więc to jest praca tak oparta no, w 99% na tym kontakcie ludzkim. Więc taka osoba, która wykonuje mój zawód, musi tak naprawdę kochać pracę z ludźmi, to podkreślam, kochać, bo to nie można robić na siłę, to musi być taki no, fajny flow, który czujemy do tej pracy. Zaczął Pan mówić o kompetencjach twardych właśnie, czyli takich konkretnych, weryfikowalnych umiejętnościach i tutaj pojawiła się już od Pana taka wskazówka, że Excel jest bardzo istotnym narzędziem. Gdyby miał Pan jeszcze podpowiedzieć, nie wiem, gdyby Pan rekrutował na przykład do swojego zespołu, jakich jeszcze umiejętności, jakiej wiedzy by Pan wymagał? Znaczy powiem szczerze, że ten rynek tak naprawdę nieruchomości, no nie ma dzisiaj jakby szkoły, która by przygotowała tak naprawdę specjalistę na takie stanowisko jak ja, to się jakby się poznaje i uczę tak na bieżąco pracując dla danej firmy deweloperskiej, czy też pracując od strony najemcy. Oczywiście są jakieś tam kursy, gdzie można sobie zrobić licencję zarządcy nieruchomości, czy też, nie wiem, licencję pośrednika dostawcy nieruchomości, natomiast no, całą praktykę i wiedzę zdobywa się niestety w tej branży pracując. Jedyną fajną rzeczą, no to fajnie by znać dobrze język angielski, bo jeżeli ktoś by wiązał tak naprawdę swoją przyszłość z oddziałem danej firmy, która się rozwija również za granicą, no to też takie osoby bardzo łatwo można tak naprawdę przetransferować do innych działów, do innych krajów po prostu. Jakby duże te firmy deweloperskie rozwijają się europejsko i nie ma tu żadnej bariery takiej, jeżeli ktoś sobie wymarzy, chciałby zacząć pracować w Polsce, a potem rozwijać swoją karierę przez miłość do danego państwa w innej kulturze. Więc języki jak najbardziej. To jest język angielski, niemiecki i myślę, to są najbardziej takie popularne języki, które funkcjonują na tym rynku nieruchomościowym. Więc to też jest taka fajna kompetencja, że ktoś ma zdolności językowe plus potrafi liczyć w tym Excelu, to na pewno się odnajdzie w mojej branży. Dodatkowo, jak lubię jeszcze pracę z ludźmi, no to jest idealny kandydat. Czyli tak naprawdę nie ma takich wymagań dotyczących szczególnego wykształcenia, nie wiem, określonego kierunku studiów? Znaczy to jest tak, że jakby ogłoszenie, jak Pani widzi, Pani Marto, zawsze każdy wymaga wyższego wykształcenia. Z mojej perspektywy, czy ono jest bardzo potrzebne? No może mówi coś tam o kandydacie, że jednak te studia skończył, jest osobą inteligentną, natomiast no, wiedzy na studiach nieruchomościowej typowo takiej komercyjnej nie zdobędzie. Natomiast to jakby jest wymóg rynku i tych wszystkich ogłoszeń, że najchętniej mielibyśmy 25 lat, 7 języków obcych i 3 kursy skończone, najlepiej 3 fakultety. No tak się nie dzieje. W mojej branży też pracują ludzie, którzy skończyli tak naprawdę sobie, mają średnie wykształcenie, fantastycznie pracują tak naprawdę z ludźmi, mają ten fajny flow, znają się na nieruchomościach, bo jest to ich pasja i też super się odnajdują. Natomiast jakby rynek bardziej pracy psuje tak naprawdę tutaj te wymagania, że każdy dzisiaj chce mieć tą osobę wykształconą po studiach, czy licencjackich, czy magisterskich. W mojej ocenie nie do końca jest to jakby potrzebne. Jeżeli ktoś potrafi liczyć, ma fajną umiejętnością i zna bardzo dobrze języki, super się odnajdzie w tej branży. Bo my dzisiaj jakby rozmawiamy
mówimy o powierzchniach handlowych, natomiast jakby ta branża jest bardzo szeroka, możemy pracować, wynajmować sobie, czy też zarządzać budynkami biurowymi, możemy zarządzać tak zwaną niszą, czyli outletami, które też bardzo fajnie się rozwijają dzisiaj w Polsce i praktycznie to są same fundusze zagraniczne, hiszpańskie czy też niemieckie. Możemy przejść do branży magazynowej, gdzie to jest w ogóle logistyka i działamy na bardzo dużych powierzchniach. No i ten język tam jest najważniejszy, plus ta umiejętność liczenia. Natomiast wiadomo, to jest jakby wymóg pracodawcy, że chce mieć takiego kandydata z wyższym wykształceniem. Z mojej perspektywy nie każdy musiałby być tak naprawdę mieć wykształcenie wyższe, bo tego wykształcenia wyższego odnośnie komercyjnych powierzchni i całego rynku no nie zdobędzie się na uczelniach. To są później ewentualnie kursy, czy w stowarzyszeniach nieruchomościowych, czy też również na Uniwersytecie Warszawskim jest na Wydziale Prawa, można zrobić sobie tak naprawdę roczny kurs zarządcy nieruchomości i też będzie jakąś to pierwszą podstawą do tego, żeby rozpocząć pracę w tej branży. Panie Jacku, mówi Pan o tym, że taki próg wejścia, że tak powiem, do tej branży wcale nie musi być taki wysoki, skomplikowany. A jak by Pan ocenił, jeśli chodzi o takie perspektywy w ogóle zatrudnienia w Państwa branży, czy w Państwa dziale akurat? Jak to wygląda? Czy moglibyśmy powiedzieć, że te nieruchomości... To jeszcze tak wejdę. Ja w 2002 roku rozpoczynałem w ogóle jako asystent, będąc na trzecim roku studiów w firmie DTZ, której już dzisiaj nie ma, bo połączyła się z dużą firmą inną, Cushman Wakefield. I byłem asystentem tak naprawdę i jakby moja kariera rozpoczęła się tak naprawdę, nie miałem żadnej wiedzy. Rynek w 2002 roku dopiero się raczkował, rozwijał, była jedna galeria w Warszawie, nikt nawet nie wiedział, że ten rynek tak fajnie się rozwinie, będzie tyle formatów handlowych, w których dzisiaj możemy działać, więc ja jestem najlepszym przykładem, że człowiek bez wiedzy, bez żadnych kompetencji nieruchomościowych, totalnie z przypadku znalazł się w jednej z najfajniejszych agencji wtedy międzynarodowych, która dała mi szansę, no i dzisiaj tak naprawdę jestem po tych 21 latach największego gracza, jeżeli chodzi o te nieruchomości komercyjne. Więc taka historia, która może fajnie natknąć młodych ludzi, że niekoniecznie musimy mieć super zainteresowania, bo też jako młody człowiek też nie wiedziałem, co chcę robić w życiu, przyznam się. Jakby rozpoczęcie tej pracy to było jakieś dla mnie błogosławieństwo, to stało się od razu moją pasją. Więc jakby nieruchomości to nie jest tylko praca, ale też również moja pasja, w której się odnajduję, realizuję, niezależnie od tego, ile lat już to robię. Proszę powiedzieć właśnie, jeśli chodzi o to zatrudnienie w tej chwili, czy młodzi ludzie mają czego szukać w nieruchomościach? Czy jak najbardziej, to jest taka branża... niezależnie od tego, że jakby pandemia troszkę covidowa wyhamowała rozwój tak naprawdę i z jednej strony jakby najemcy też zwrychowali rozwój swoich wszystkich sklepów, deweloperzy troszkę wstrzymali rozwój tak naprawdę nowych budynków, czyli już nie ma tak dużo realizacji, jak mieliśmy to przed laty, natomiast te wszystkie budynki, które powstały, no to ktoś musi nimi zarządzać, ktoś musi je wynajmować. Branża się cały czas rozwija pod tym kątem, że jest dużo transakcji na rynku, jeżeli chodzi o kupno-sprzedaż. Tak jak mówię, to jest bardzo szeroki aspekt nieruchomościowy. Nie musimy pracować w galeriach handlowych. Możemy rozwijać się w outletach, możemy rozwijać się w retail parkach, w magazynach, w budynkach biurowych. Możemy rozwijać się nawet teraz w najlepszym kanale, najbardziej dynamicznym, rozwijającym się, to są wszystkie te mieszkania na wynajem, gdzie duże fundusze kupują całe osiedla mieszkaniowe i też potrzebują specjalistów z jednej strony do wynajmu tych mieszkań, na różne kontrakty, czy to są 3-miesięczne, czy roczne, czy też ludzi do tak zwanych property managerów, którzy będą od strony technicznej zarządzali tymi obiektami. Więc rynek ewoluuje. To nie jest tak, że rynek się zatrzymał, wchodzą nowe formaty. Jak najbardziej jest to bardzo fajna praca dla młodych ludzi. Jeszcze jeżeli udałoby się dostać do firmy międzynarodowej, no to są bardzo fajne perspektywy. Nie dosyć, że można cały czas mieć kontakt z językiem, to również też można później pracować w strukturach międzynarodowych poza granicami naszego kraju. A gdybyśmy pociągnęli trochę wątek Pana kariery, Pana rozwoju. Powiedział Pan już o początkach swojej kariery, no dziś jest Pan na bardzo wysokim stanowisku. Jak to się stało? Jak dojść do takiego prestiżowego stanowiska? Znaczy ja miałem to też szczęście, że zaczynając w 2002 roku rynek się rozwijał, więc mi też bardzo z dużą łatwością przychodziła nauka tej branży. Wtedy najemcy też rozwijali, budowali swoje duże sieci, obiekty dopiero się budowały, więc ta moja kariera też była jakby skoki z jednej czy do drugiej firmy, wynikało też z tego, że rynek się rozwija, jest coraz więcej ofert, takich osób jak ja akurat wtedy było bardzo mało, bo tak naprawdę dopiero rynek się tworzył, więc jakby moja kariera też była związana z tym, że rynek bardzo fajnie zareagował na te pierwsze centra handlowe, weszły duże fundusze, zarówno polskie, jak i też międzynarodowe, zaczęło się bardzo dużo budować, no i takich osób jak ja było bardzo mało na rynku. Więc to jest jakby moja kariera jest też powiązana właśnie z tym fajnym rozwojem rynku, gdzie ja rozwijałem się patrząc na to, jak rynek powstaje w Polsce.
Natomiast, Pan. no, trzeba też, do tego też Pani Marto dodać, że też, jakby to też, jakby też zawdzięczam też jakby swoją dzisiaj pozycję, no, ciężkiej pracy, bo to nie jest tak praca, że przyjdzie się do biura na 5-6 godzin. My mamy bardziej pracę zadaniową. To nie jest tak, że musimy siedzieć 8 godzin w biurze. Nie, my po prostu mamy pracę do wykonania. Mamy obiekt, który musimy na przykład podstaw zaprojektować, skomercjalizować. Mamy na to jakieś wyznaczone terminy i to musimy zrobić. I to też jest kolejna fajna rzecz. Jest dużo firm, które tak naprawdę dzisiaj pracują w systemie hybrydowym, więc to jest kolejna fajna rzecz dla tych młodych ludzi, jeżeli ktoś nie lubi siedzieć w biurze albo nie chce być w tych ramach tak zwanych korporacji, bo nie każdy lubi pracować w korporacji, no to może też również pracować dla firmy, która da taką możliwość, że pracuje się 3 dni w domu, 3 dni w domu, 2 dni w biurze, bądź 2 dni w domu, 3 dni w biurze. Akurat w CPI przy tak dużej skali działalności, no to raczej potrzebujemy pracy biurowej, ponieważ aspektów, które mamy do rozwiązania każdego dnia jest bardzo dużo i jest to szybciej do zrobienia, jeżeli działy są na miejscu, niż mielibyśmy to tak naprawdę tym się zajmować na odległość czy na jakichś telekonferencjach. Natomiast, jasne. Natomiast młodzi ludzie, którzy sobie dzisiaj bardzo cenią ten work-life balance, no odnajdą się w nieruchomościach, jeżeli też trafią do firmy, która tak naprawdę ma ten home office i daje im możliwość pracy hybrydowej. Natomiast jeżeli by popracowali od strony najemcy, to dzisiaj są najemcy, w których praca polega tylko z domu, więc tak naprawdę nie trzeba przychodzić do biura. Więc dzisiaj to jest amplituda naprawdę olbrzymia, jeżeli chodzi o wybór modelu pracy. Pan ma tytuł menadżera. Jak dużą część Pana obowiązków stanowi właśnie zarządzanie ludźmi czy zespołem? Znaczy ja dzisiaj jeszcze mam nad sobą tak naprawdę dyrektora działu najmu. No ja tu jakby jestem kolejną osobą, jeżeli chodzi o stanowisko w moim dziale. No na bieżąco zarządzamy. Mamy dział, który ma dzisiaj 6 osób. Są to też młodsi specjaliści, są to leasing menadżerowie, więc tak naprawdę może nie zarządzanie, ale bardziej doradztwo z racji mojego doświadczenia, wiedzy. To bardziej taki coaching dzisiaj bym powiedział, że mogę powiedzieć, że bardziej coachuję swoich kolegów, którzy mają mniejsze doświadczenie, niż mi zarządzam, bo zarządza nami tak naprawdę dyrektor działu najmu. On nam wyznacza wszystkie cele, wszystkie timingi, kiedy mamy to zrobić, konsultuję, natomiast ja bardziej dzisiaj się czuję jako coach dla tych młodszych moich kolegów, gdzie mogę doradzić, pomóc i rozwiązać jakieś różne problemy. A jeśli chodzi właśnie o te problemy, jakie są takie największe trudności czy wyzwania w tego typu pracy? No dzisiaj wyzwaniem przede wszystkim jest tak naprawdę nasycony rynek nieruchomości. W każdym mieście mamy bardzo dużą ilość każdego formatu galerii handlowych, retail parków czy outletów. No i największą trudnością jest przekonanie dzisiaj najemcy, że nasz obiekt jest najlepszy. A oprócz tego, że przekonamy, że jest najlepszy, to jeszcze później jest kolejna trudność, to jest przekonanie do stawki czynszu najmu, którą chcielibyśmy osiągnąć. Więc to dzisiaj są jakby największe bolączki i największe wyzwania rynku nieruchomościowego, żeby przekonać najemcy do danego projektu czy do danego formatu obiektu handlowego. I jak to się robi? Jak przekonać klienta? Znaczy, jeżeli ma Pani dobry produkt, tak naprawdę, no to ta sprawa wygląda bardzo prosto, bo najemcy chcą być w tych obiektach najlepszych. Jeżeli to są obiekty słabsze, czy też położone w mniejszych miastach, gdzie mamy te mniejsze nasycenie tak naprawdę klientów i możliwości zakupowych, no to odgrywanie tak naprawdę zarówno kontaktem, to idziemy tak naprawdę już kontaktami, tak naprawdę i relacjami biznesowymi, jak również stawki czynszu, no to jakby są dwa wyznaczyki. Wiadomo, że osoba, która ma duże doświadczenie, ma o wiele łatwiej tak naprawdę porozumieć się ze wszystkimi najemcami, bo to jak Pani zna ludzi ze swojej branży, to również my znamy po tych, tak jak ja, po 21 latach, no to jestem z większością najemców, czy też właścicieli, tak naprawdę można powiedzieć na ty, więc tam bardzo szybko jest możliwość zweryfikowania ich planów biznesowych i też pracujemy na dużym zaufaniu. Jeżeli my tak naprawdę przekonamy ich, że my firmujemy naszym nazwiskiem dany produkt, dany projekt, no to te zaufanie też gra w dwie strony. Więc też tak mówię, z jednej strony dobry produkt, dobra cena, ale też duże, duże zaufanie dla obydwu stron. A w drugą stronę, jakby Pan miał wskazać z kolei największe zalety, takie rzeczy, które Pan najbardziej lubi w swojej pracy? Każdego dnia ta praca mnie czymś zaskakuje, Pani Marto. Dlatego nie ma tu takiej sytuacji, że nie ma takiego wypalania zawodowego. Ilość problemów czy ilość wyzwań, które pojawiają się danego dnia, jest nieprzewidywalna, więc to jest takie fajne, że nie ma takiej rutyny. Wiadomo, że draft umowy jest jeden, zapisy są jedne, więc tutaj rutyna negocjacyjna zapisów samych prawnych z naszymi prawnikami, wiadomo, to jest to samo każdego dnia. Natomiast jeżeli chodzi o negocjacje z najemcami, najemcy są tak nieprzewidywalni i mają tyle różnych pomysłów, że zaskakują nas każdego dnia, więc to jest fajne, że możemy cały czas się uczyć, niezależnie od tego, ile mamy lat doświadczenia, w ilu firmach pracowaliśmy, to każdego dnia uczymy się czegoś nowego.
A kolejną zaletą jest to, że pracujemy naprawdę z fajnymi sieciami, bo to są zarówno sieci polskie, które obserwujemy ich rozwój od 20 lat, jak również firmy międzynarodowe, które odkryły potencjał polskiego rynku i wchodzą dopiero na rynek polski. Też jest fajnie po prostu otwierać pierwszy czy drugi salon danego najemcy w Polsce, więc to jest niesamowita satysfakcja. Czyli jak pan spaceruje po galeriach, to tak, może pan pokazać właśnie rodzinie, córkom, o, to jest mój klient, to jest mój Pani klient, Marto, to dzisiaj jest już mój nie klient. pokazuję, bo jakby z racji tego, że znam te wszystkie galerie, to nie spaceruję po nich. Natomiast na pewno zawsze mogę powiedzieć, która sieć fajnie się rozwija, albo którą tata wprowadził do Polski, albo otworzył fajny sklep. Jak najbardziej. Jak najbardziej, to jest duża satysfakcja. Tak się wyobrażam, że to tak, jak jest najbardziej. Taki wymierny wtedy efekt. To jest bardzo wymierne i kolejna rzecz, która jest fajna dla młodych ludzi, że jak się ma fajną relację z dobrym najemcą, to też jest bardzo dużo ofert później z ich strony, żeby przejść na ich stronę i ich rozwijać. Więc to jest kolejna amplituda, tak naprawdę i kolejna odskocznia, gdzie ci młodzi ludzie, zaczynając po stronie deweloperskiej, mogą później w łatwy sposób przeskoczyć na stronę najemcy i rozwijać już sieci tak naprawdę od strony najemcy. Więc jakby możliwości pracy po stronie nieruchomościach komercyjnych jest mnóstwo. To nie jest tylko to, że może musimy siedzieć w korporacji przez 40 lat i rozwijać tylko dane projekty dla właściciela, również możemy pracować dla najemców. Panie Jacku, proszę powiedzieć właśnie o tym troszkę więcej. Jakie są takie możliwości awansu czy perspektywy rozwoju w pana dziale na tych stanowiskach? Znaczy tak naprawdę w każdym dziale, bo to jakby nie tylko CPI, natomiast u każdego dewelopera, jeżeli rozpoczyna się na takim stanowisku juniorskim, bo są zawsze junior lead menadżerowie, czyli młodsi specjaliści, dosłownie, no to przez pryzmat umów, które podpisują, nabieranego doświadczenia, dostają później awanse. To nie jest tak, że się siedzi przez 5 lat na jednym stanowisku. Myślę, że taki junior jest w stanie po 3 latach już zostać awansowany na lead managera. Jeżeli się okaże, że tak naprawdę ma to coś w sobie, że ma tą łatwość nawiązywania relacji, ma tą łatwość pracy z najemcami, no to myślę, że po 3 latach już może być fajnym leasing managerem. Później jakby dłuższy jest przeskok na tego seniora, bo to senior leasing managera, bo to już trzeba mieć naprawdę już tam około 10-12 lat doświadczenia, żeby firma podjęła decyzję, że warto w taką osobę zainwestować. Natomiast ten pierwszy przeskok z pozycji juniorskiej na pozycję leasing managera, no może być bardzo szybki. Ja pamiętam, że w DTZ-cie, jak zaczynałem w 2002 roku, zaczynałem jako asystent, a leasing managerem zostałem po 6 miesiącach, bo się okazało, że mam tą flow i przynoszę do firmy bardzo dużo najemców i podpisujemy naprawdę mnóstwo umów, więc to jest kwestia tego, jak ktoś się odnajdzie w danym dziale i czy w ogóle ta praca będzie mu odpowiadała. A trzecia rzecz to jest trafić na bardzo fajnego szefa, który nie dosyć, że będzie tylko szefem, ale będzie też mentorem i coachem i będzie fajnie tę pracę dla niego rozkładał, a nie oczekiwał cudów na początku. To też jest bardzo ważne, z kim się rozpoczyna praca. Tutaj nie. Problem taki, że nie zawsze mamy. Nie zawsze na to nie mamy wpływu, ale... Pani Marto, jak najbardziej. Natomiast no, ja miałem tą szansę, że trafiałem na bardzo fajnych przełożonych, którzy mnie bardzo dużo nauczyli. I tego życzę też młodym ludziom, bo to jest jednak ten przełożony też jest tym fajnym lustrem, gdzie można się przejrzeć, gdzie możemy za parę lat czy za kilkanaście lat być i co robić. No właśnie, a czy pan się przegląda w takim lustrze? Jakie są perspektywy awansu na pana stanowisku? Co dalej można robić, jak już się jest menadżerem? Znaczy ja powiem szczerze, że ja pracuję ze swoją przełożoną już 18 lat, bo się już tak naprawdę razem pracujemy w czwartej firmie i świetnie się dogadujemy na takim poziomie szef, senior leasing manager, czy tylko dajmy się bez słów i chyba dlatego pracujemy razem od tylu lat. Natomiast myślę, że nie byłoby problemu, że tak naprawdę skoczyć na stanowisko dyrektorskie już do jakiejś innej organizacji. Natomiast trzeba mieć też jakby jakąś taką chęć na to. Ja się po prostu świetnie odnajduję w tym, co robię. Nie mam takiego, jak to się mówi, parcia na szkole, że muszę być dyrektorem. Świetnie się realizuję na tej pozycji seniorskiej. Bo tutaj różnica byłaby taka, że pan, prawda, jako senior leasing manager ma więcej, zakładam, kontaktu z klientami, a na stanowisku dyrektorskim to już... Pani Marto, no jako senior leasing manager to odróżnia to od stanowiska leasing managera to, że po prostu pracuje z bardziej poważnymi klientami, z większymi powierzchniami i dostaje więcej problematycznych tematów do rozwiązania niż młodsi moi koledzy, a dyrektor jakby działu najmu po prostu zarządza działem, tak? On tak jakby tutaj jest przedstawicielem działu do zarządu całej firmy, odpowiada za strategię, i rozdziela jakby pracę w całym dziale. Ja przez pryzmat tego mojego doświadczenia po prostu pracuję troszkę z innymi najemcami, tymi bardziej poważnymi, na bardzo dużych powierzchniach, na tych najcięższych negocjacjach prawnych. I pan to lubi? Ja to kocham, pani Marta, bo inaczej bym tego nie mówił. Ja niczego innego nie potrafię po tych 21 lat robić. Po prostu świetnie się odnalazłem w tej branży i chyba nie chciałbym robić na czegoś innego.
A czy był taki moment w pana życiu, kiedy myślał pan o czymś innym, jakimś innym stanowisku? O innym stanowisku nie myślałem, natomiast cały czas się zastanawiam, czy w przyszłości na przykład nie będę miał ochoty spróbować swoich sił na rynku magazynowym, czyli logistyce. Czyli powynajmować jeszcze większe powierzchnie, popracować troszkę z innymi klientami, ale to jakby przyszłość pokaże. To jakby na pewno będę wszystko robił, żeby na tym rynku nieruchomości komercyjnych zostać, ewentualnie może zmienić format. Miałem taki epizod w życiu, że po 14 latach pracy na typowych galeriach handlowych zatrudniłem się dla jednego z największych operatorów w Europie, jeżeli chodzi o outlety, w firmie Najwer. No i tam się 7 lat wynajmowałem outlety, co było kolejnym wyzwaniem zawodowym, bo to jest totalnie inna jakby branża i totalnie nisza rynkowa, jeżeli chodzi o nieruchomości, ale dzięki temu miałem przyjemność pracy z największymi międzynarodowymi sieciami odzieżowymi. Więc to takie było nowe wyzwanie, jak i rozwój jakby kariery. Natomiast no, przyszłość ewentualnie widzę może w innym formacie, ale to też nie zapewnię, bo dzisiaj się świetnie bawię i świetnie odnajduję w centrach handlowych, retail parkach i outletach. No właśnie, czyli, bo ten rozwój, prawda, nie musi polegać tylko na tym, że idziemy w górę, możemy też w Zmieniać poprzek formaty, i jak możemy, najbardziej. Zmieniać formaty tak, w się ramach całych rozwijać w ten nieruchomości. sposób. Tak jest, pani Marek, tak najbardziej. Jeżeli ktoś nie ma takiego parcia na szkło, że musi być dyrektorem, to może naprawdę bardzo fajnie się realizować i uczyć nowych rzeczy na nowych formatach. No tych formatów naprawdę jest bardzo dużo. Panie Jacku, nasi młodzi słuchacze zawsze chcą wiedzieć i pewnie nawet słusznie, czy w pana branży, czy w nieruchomościach, czy w tym dziale, w którym pan pracuje, czy można zarobić jakieś porządne pieniądze? Potwierdzam, można w ogóle w całej branży nieruchomości komercyjnych zarobić bardzo dobre pieniądze. Myślę, że nawet przeglądając przed naszym tutaj wywiadem jakieś raporty rynkowe, to myślę, że taki junior to jest taka stawka między 7 a 9 tysięcy brutto na start. To przynajmniej tak raporty dzisiaj pokazują. Wiadomo, że to wszystko zależy od firmy, w której się pracuje. Później leasing manager, średnia taka pensja, myślę, że jest około 15 tysięcy brutto dla leasing managera. No i tak naprawdę idziemy w górę. I to jest przy jakby rynku komercyjnym, bo te pieniądze są jeszcze wyższe na rynku logistycznym, czyli magazynowym. Natomiast to są No tutaj. bardzo fajne pieniądze, które de facto pozwalają nam tak naprawdę na ciężką pracę i na ten uśmiech tak naprawdę na koniec miesiąca, że wiemy tak naprawdę, że nas coś docenia finansowo, a firmy Jasne. deweloperskie doceniają, więc to nie jest tak, że jest jakiś tam wyzysk młodego człowieka. Nie, te pieniądze na start są bardzo fajne i to też pokazuje, że branża docenia ludzi, którzy tutaj pracują. Można łatwo tak naprawdę w internecie wygooglować te wszystkie raporty, duże firmy konsultingowe chwalą się tak naprawdę każdą pozycją w nieruchomości, właśnie nawet od pozycji asystentki do pozycji dyrektorskiej, więc te można widełki sobie przejrzeć i myślę, że to są te widełki, o których właśnie powiedziałem. Więc to są bardzo fajne pieniądze na start. Ja pamiętam, że zaczynałem jako asystent za 1000 zł, a też mi No zależało tak tak. naprawdę, żeby zacząć Inne nauczyć czasy. się branży, więc to kwestia jest tego, kto jeszcze tak naprawdę na co liczy na początek, bo też jest fajnie czasami wejść za małe pieniądze, ale do fajnej branży, która ma perspektywę, i się rozwijać z tą Jasne. branżą, bo tak naprawdę rozwój też nasz osobisty czy zawodowy idzie w parze z rozwojem również finansowym. Czy też od razu ktoś chce zarobić olbrzymie pieniądze, no to tu się nie uda, tak? Bo jakby tutaj w mojej branży płaci się tak naprawdę też za doświadczenie. Natomiast jakby ten stanowiska junior leasing managera też są płatne nieźle, jak dla osób, które dopiero wchodzą do branży. A proszę powiedzieć, czy tutaj też, bo pan powiedział, że wcześniej jak rozmawialiśmy, że państwo jesteście tak naprawdę handlowcami, czy tutaj też jest tak, że pensja zależy od wyników, od podpisanych umów, Nie, są nie, my jakieś tak, nie, nie, to systemy premiowe? Nie. nie, akurat to jest tak, że mamy po prostu umowy niektórzy o pracę, ja akurat jestem na umowie B2B, więc jestem na kontrakcie, natomiast mamy stałe stawki takie wynegocjowane z firmą i to jest chyba lepsze, bo nie ma takiego wyścigu szczurów, jak to się mówi, podbieranie sobie klientów, pracujemy jako jeden zespół odnosimy sukces, ale też jeżeli nie ma sukcesu jako jeden zespół, tak naprawdę no Jasne. mamy tą porażkę. Natomiast oczywiście oprócz jakby pensji podstawowej, które mamy, tak naprawdę no to są różne bonusy od firmy. To jest, nie wiem, czy to jest opieka medyczna, czy też na tych wyższych stanowiskach mamy samochody służbowe, czy również tak naprawdę mamy bonusy roczne, więc to jest jakby dodatkowa motywacja dla całego działu, żeby jednak ten wynik osiągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki, no to są też wyniki bardzo osiągalne, tak projektowane, żeby one były osiągalne, bo nie ma niczego gorszego na rynku, jeżeli
mamy, nie wiem, ten bonus roczny, a firma tak wyznaczy cele, które są przy podpisywaniu tak naprawdę tego bonusu i zobowiązanie się do takiego bonusu, że się go osiągnie, że on jest nierealny, to jest najgorsze, co może być. Natomiast akurat w CPI bardzo fajnie podchodzi do swoich pracowników, te cele są bardzo realne, więc mamy na koniec roku zawsze tą szansę osiągnięcia jeszcze tego dodatkowego bonusu za naszą ciężką pracę przez 12 miesięcy. Natomiast są firmy na rynku, które rzeczywiście płacą za podpisanie umowy najmu. No to są te małe agencje tak naprawdę, które chodzą po rynku i próbują też jakoś fajnie działać, ale to one właśnie płacą pracownikom za efekt. Ale to jest, myślę, że bardziej branża nieruchomości mieszkaniowej i branża mieszkaniowa się bardziej tutaj by zaliczała do tej pracy takiej zadaniowej i płacenia za zadania. No, branża taka duża deweloperska, którą ja reprezentuję, no to są tak naprawdę umowy o pracę ze stawkami miesięcznymi, z płatą na czas, więc tu jakby nie ma żadnego problemu z tą stroną finansową. A proszę jeszcze powiedzieć, bo mówił Pan wcześniej, że akurat w Państwa pracy ona jest zadaniowa pod tym kątem, że też nie są aż tak ściśle rozliczane te godziny pracy, że tutaj ważne jest to, czy się pracuje i realizuje w efekcie zadania, ale mówił Pan też na przykład o samochodach służbowych, zakładam, że być może ta praca wymaga jakichś podróży służbowych, jak to wygląda? Znaczy, Pani Marto, to jest tak, że jeżeli mamy nawet samochód służbowy, bądź nie ma samochodu służbowego przypisanego do danej osoby, to są tak zwane pulka kary, czyli tak nawet samochody, które możemy wykorzystać w godzinach pracy, no mając w takim portfelu, jak mamy 23 obiekty handlowe i 24 budynki biurowe, no po prostu my jeździmy po tych obiektach, bo bardzo dużo spotkań też odbywamy na miejscu, bo najemcy też czasami proszą o to, żeby zobaczyć dany lokal przed podjęciem decyzji, więc jesteśmy mobilnymi osobami, po prostu jeździmy po całej Polsce. Jeżeli chodzi o budynki biurowe, mamy je w Warszawie, więc jest łatwiej, bo możemy się przemieszczać na zwykłej hulajnodze czy rowerach, gdzie też to robimy. Natomiast jeżeli mamy obiekty handlowe rozrzucone po całej Polsce, to jeździmy samochodami, również spotykamy się tak naprawdę w danym obiekcie i to też jest fajne, bo od razu pokazujemy całą prezentację obiektu na żywo danemu najemcy. I też możemy wtedy wejść do danego lokalu, który chcemy wynająć i na miejscu porozmawiać o jego wadach i zaletach. A czy w tej pracy zdarzają się nadgodziny? Tak, zdarzają się nadgodziny. Tak jak mówię, jest to praca zadaniowa, jesteśmy ogólnie 8 godzin w biurze, natomiast zdarzają się czasami nadgodziny, ale to też bez przesady, po prostu jeżeli coś, jakiś temat się negocjacyjnie przeciągnie i mamy negocjacje, które nie skończyły się o tej godzinie 17, no to też nikt nie będzie poważny przerywał negocjacje, bo chcemy być, musimy je dokończyć tak naprawdę. Natomiast to jest rzadkość. Naprawdę pracujemy, staramy się pracować w godzinach, które wyznaczył nam pracodawca i nie jest prawdą, że siedzimy tutaj po 24 godziny. Pan ewidentnie jest pasjonatem swojej pracy, ale proszę powiedzieć, czy w innych przypadkach, czy w przypadku Pana zespołu, czy być może w innych firmach na podobnych stanowiskach, czy to jest taka praca, która jest zagrożona wypaleniem zawodowym? Znaczy, na pewno jesteśmy narażeni na duży stres, bo praca z ludźmi to jest jednak duży stres, trzeba być na to odpornym. Jeżeli jesteśmy osobą, która jest odporna na stres, lubi tą pracę z ludźmi, potrafi tak naprawdę oddzielić życie osobiste od pracy, no to tego wypalenia zawodowego ja nie przewiduję tak naprawdę, przynajmniej według swojej, do swojej osoby. Natomiast tak mówię, każda praca z ludźmi wiąże się z tym dużym stresem, więc być może niektóre osoby mogą odczuwać taki stres i takie wypalenie zawodowe po kilkunastu latach pracy. No ale tak jak mówię, to każdy zawód związany z pracą z ludźmi jest bardzo stresogenny i on bardziej powoduje tak naprawdę to wypalenie zawodowe niż sama formuła pracy w nieruchomościach, tak bym powiedział. A proszę powiedzieć, jeśli nie branża nieruchomości, z Pana wiedzą, doświadczeniem, z Pana kompetencjami, jakby się okazało, że zamknęli wszystkie firmy z branży nieruchomości, Pan już nie może być leasing managerem, to gdzie takie kompetencje by się mogły przydać? Gdzie można by było się ewentualnie przenieść? Wiesz, to musiałbym skoczyć, Pani Marto, prawo i zostać prawnikiem. Proszę. Tak myślę. Po tylu latach negocjacji to nie zależy od tego, że nie jestem radcą prawnym, czy nie skończyłem na żadnych studiów prawnych, to mamy dosyć dużą wiedzę też prawną, bo jednak zapisy w umowach się powtarzają u każdego dewelopera, natomiast też tą taką wiedzę praktyczną czy teoretyczną nabyłem przez pryzmat tych 20 lat negocjacji, więc tak myślę, że kolejnym kierunkiem to mogło być fajne prawo, gdzie mógłbym się fajnie realizować. No też to, praca z ludźmi, negocjacje, więc to jest taki kierunek, w którym bym się widział. No ja już mam 47 lat, więc dzisiaj robienie tutaj kolejnych studiów na kolejnym wydziale, to myślę, że mnie już nie czeka. Natomiast myślę, że mając 30 lat, pracując, nie wiem, 50 lat w takiej branży nieruchomości, właśnie przy negocjacjach, jest szansa, żeby przekwalifikować się właśnie do branży na przykład prawnej.
Czy właśnie po na przykład studiach prawniczych to jest dobra droga, dobra ścieżka Znaczy, edukacyjna, to jest żeby później wejść? świetna droga edukacyjna, bo tak jak w CPI ma bardzo duży dział prawny, mamy tutaj 10 lub 12 prawników, którzy też się świetnie realizują i to są prawnicy topowi nieruchomościowi na rynku, więc jak najbardziej ścieżka wejścia prawnika jest też bardzo fajna, jeżeli chodzi o takiej branży. Chyba, że prawnik stwierdzi, że też chciałby być leasing managerem czy senior leasing managerem, no to będzie w ogóle fantastyczną osobą, bo tak naprawdę ta wiedza prawna pomoże mu w bardzo szybkich negocjacjach samych umów najmu i zapisów i będzie super supportem dla całego działu prawnego. Więc jak najbardziej, odnajdzie się w branży nieruchomości na pewno. Jasne. A jakie jeszcze by pan rekomendował studia? Jaką ścieżkę edukacyjną jeszcze można było przejść, żeby dojść do pana stanowiska? Pani Marto, na pewno wszystkie studia związane z językami, bo tak jak mówię, nie trzeba robić studiów biznesowych, można skończyć kierunek, który jest związany z językiem bądź z językami i też w branży się fantastycznie ktoś taki odnajdzie. Po prostu wiedzą nieruchomościową zdobędzie w danej firmie, ale będzie miał za to fajną możliwość przy dużych organizacjach międzynarodowych na pracę właśnie w oddziałach zagranicznych, tak? Więc to też to są takie fajne kierunki. Czyli tak jak tutaj wskazuje się wśród kompetencji kluczowych, właśnie tą wielojęzyczność, to w branży nieruchomości zdecydowanie, Jak prawda, najmożliwie nie byłaby ona. zdecydowanie, natomiast my pracujemy też właśnie z wieloma sieciami międzynarodowymi, gdzie tak naprawdę decydentami są osoby angielskojęzyczne czy niemieckojęzyczne, natomiast jakby językiem dominującym jest język angielski, więc kto tylko lepiej zna język, tym bardziej się odnajdzie w branży. No mamy tak naprawdę niezależnie od tego, że pracujemy w korporacji, no mamy wolny zawód. My jesteśmy specjalistami od nieruchomości, więc możemy robić tak naprawdę wszystko na tym rynku związanego właśnie z nieruchomościami. Ogranicza nas tak naprawdę tylko format. Czy pan by zachęcał młodych ludzi do wchodzenia do tej branży na te stanowiska? Znaczy powiem tak, jeżeli ktoś, tak jak na początku rozmawialiśmy, jeżeli ktoś lubi pracę z ludźmi, chciałby się związać z fajnymi, dużymi korporacjami i takie życie korporacyjne mu odpowiada, to jest to świetny kierunek. Jak najbardziej. Panie Jacku, czy ma pan jeszcze nam coś do dodania, do opowiedzenia o swojej pracy, o jej zaletach, o tym, jak można się realizować? Znaczy, ja Coś, bym o co chciał, jeszcze nie na pewno zapytałam. Pani Marta, ja bym chciał powiedzieć, żeby młodzi ludzie nie bali się tak naprawdę jej branży, bo to jest tylko taki stereotyp, że nieruchomości komercyjne są taką demoniczną branżą. Nie, to jest branża bardziej niszowa i bardziej zamknięta, bo tych specjalistów na rynku, mimo tego, że jest dużo funduszy, dużo firm zarządczych jak CPI, to jednak tych specjalistów nie jest wielu dobrych na rynku, więc jeżeli ktoś lubi pracę z ludźmi, kocha nieruchomości, kocha modę, no to jest wymarzony kierunek dla takiej osoby, bo tak naprawdę my pracujemy z wieloma sieciami odzieżowymi, więc to można połączyć swoją pasję modową do nieruchomości, więc to tak naprawdę daje bardzo dużo możliwości i szeroki aspekt pracy tak naprawdę. Więc tak mówię, jeżeli Jakieś ktoś. profity może od klientów, można jeszcze tam liczyć na Nie, jakieś. na profity raczej nie, ale to jest bardziej taka satysfakcja z rozwoju i budowania sieci, niezależnie od tego, że my nie jesteśmy właścicielem tej sieci, nie pracujemy dla tej sieci, natomiast no, satysfakcja z patrzenia, jak się rozwijają te sieci, czy polskie, czy międzynarodowe, bo to też jest bardzo, bardzo fajne. Panie Jacku. Będziemy wkrótce podsumowywać. Wiemy już od pana, że to jest branża nieruchomości, to jest taka branża, która bez wątpienia jest rozwojowa, na pewno jest branżą, w której młodzi ludzie mogą się odnaleźć. Nie ma tam żadnych trudnych, długich studiów, które trzeba koniecznie ukończyć. Nie są to stanowiska, nie są to zawody regulowane, więc nie ma takiego obowiązku. Trzeba tutaj ciężkiej pracy, wielu umiejętności. I da się wypracować naprawdę spory sukces i sporą satysfakcję. Jeśli miałabym panu na koniec czegoś życzyć, to czego? Że państwo polskie i tutaj nasi politycy nie regulowali rynku nieruchomościowego swoimi ustawami. To tak. No, I nie psuli rynku proszę. polityką. O, myślę, że tego. Gdybym mogła coś zrobić, żeby tutaj panu pomóc, to pewnie bym to zrobiła. Natomiast myślę, że tutaj czego panu życzyć? No, większej satysfakcji z pracy to chyba się nie da. Większej Pani Marto, motywacji do pasji, pracy niż żeby pan cały ma. czas pasja była Jeszcze tak więcej naprawdę. pasji. Jeszcze więcej pasji, jak najbardziej. Pomimo tego, że ja mam na 47 lat, to ja się czuję, jakbym miał 20 lat, więc to jest właśnie ta pasja po prostu cały czas jest we mnie, no tak bym powiedział.
To ja chyba życzyłabym naszym słuchaczom tego, żeby znajdowali pracę, którą będą wykonywali z taką pasją jak pan Jacek, nasz dzisiejszy gość, senior leasing manager w CPI Property Group, która jest naszym partnerem, partnerem tego odcinka. Bardzo, bardzo panu dziękuję za poświęcony czas, za opowieść o pana pełnej wyzwań, ale pełnej też radości, satysfakcji pracy. I cóż, zapraszam serdecznie naszych młodych widzów na pozostałe odcinki naszego cyklu Zawodowy Stream. Pani Dziękuję Marto, bardzo. ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Dziękujemy. bardzo.